dawno, dawno temu ludzie i potwory żyły wspólnie na ziemi. Pewnego dnia coś się rozpierdoliło. I wybuchła wielka wojna pomiędzy ludźmi i potworami, gdzie ludzie zawsiedzieli. Potwory zostały strącone pod ziemię i zapieczętowały specjalną barwę. Wiele lat później. MC Ebot. Ebot! Legenda głosi, że jeśli ktoś się wbije na tą górę, to już nigdy nie wróci. Jakie skorpia cieszy teraz tak w ogóle? Tak, napadaczka. Czemu chyba? To spadała, idioto! Spadała. Spadało, bo nie wiadomo jaką ma płeć. Płeć może dostosować pod samego siebie. No piękna baśń. Już wiedział, fajna gra. Drogi widzu, pozdrawiam cię. Kuba. Undertale! Zazmiadą hajt. Bo to nagrywam, ale... 10 łapek w górę, to będzie drugi odcinek. Jezusie Chrystusie, co tu się dzieje? To są sterowania. Mówiłam, że F4 to full screen. Ale dobra, będziemy grać nie na full screen. Moment, bo sterowanie. Steruje tu się chyba USD. Z potwierdzenie, X anulowanie. Znaczy jak w Pokémonach, nie wiem, C menu. Ewentualnie kontrol. Dobra. I przytrzymanie Escape'a to wyjście. ZX, Z to jest potwierdzenie. Ale ZX i C. Z lub Enter, X lub Shift, no, C lub Control. No to Z. Tak. Nazwijmy się. Dobra, ty Skorpio. Tak. Z małych czy z dużych? A może być wszystko z dużych, mi to różnicy nie zrobi. Matko, ty tyle tak falujesz, że on dopiero staje w oczu kolosu. Ja nie wiem, czy ta gra nie jest za głośna, ale taki szczegół. Jak będzie za głośno, to najwyżej w następnym odcinku napiszę... O ile będzie następny odcinek? Właśnie, 10 łapek w górę. A czemu tak mało, bo i tak nie wpisać? Dokładnie! Boże, co ja wpisałam! Sorp i o! No, pisz ładniej. Co jest grane? Przecież wpisałaś i... zmazuj. Bo chyba ja tylko tyle liter można. Cholera. Skor! Daj swoje imię. Primo, o, Primo. Primo uzna. Tak, ja mam tak na imię, jakby ktoś nie wiedział. No tak, przecież pod ostatnimi quizami to, że się normalnie wykazywała. O The Walking Dead i Pokemonach. Primo. Całe 99%. Czemu Primo? O, Primo, o. Jak to się zatwierdza? Z. Bo jak to imię podeszło do ciebie? Tak się trzęsie! Popadaczkę ma! To wina dziś. Cześć jak w ogóle, bo się im przywitaliśmy. No cześć. A to my. Ej, tu się strzałkami popierdala. Czemu ja w ogóle... Czemu to już są kwiatki? Bo kurwa lubią. Czemu ja w ogóle steruję, a nie ty? To jest ona, on lub ono? Dopasowuję ją po ciebie. Po... Cześć! Witaj, jestem Flowey. Flowey the Flower. Kwiatek kwiatkowy, tak? Tak. Bo jestem Flowey the Flower. Jesteś nowy w Underground. Czyż nie? Świetnie. Dobra, powiedzmy, przypuszczam, że jesteś dosyć otumaniony. Nie, dawaj dalej. Nie to znaczy goli nawet ten. A może imię to jest? Nie wiem, nie wiem. Pozwól, że ci. Ktoś powinien cię nauczyć. Jak tu żyć? No, dokładnie. Jak tu wszystko działa? No. Dam ci małą... Nie! Moment. Wydaje mi się, że stary ja musi ci to wyjaśnić. Gotowy? Więc zaczynamy. Ruszajmy. Zaczynamy, ruszajmy. To serce to twoja dusza. Możesz ją wzmocnić. Dobra, wiem, że to nie pisze, ale nie widzę takiej zasady. Twoja dusza... Na może razie... jest słaba, ale może zdobyć LV. Co to jest LV? Oczywiście... Level. Miłość. No level miłości.
Wiesz jak to źle brzmi? Daj. A ty chcesz, żebym ci dał miłości, czyż nie? Ale mnie coś takiego mówi. Nie martw się, podzielę się z tobą. Don't worry, be happy. No to w dupie co tu piszę, ale mniej więcej mamy tego gówna chyba uniknąć. Ła, patrzcie! To tak wygląda? Tak, bo tutaj polega... A nie, fajne akurat. Po co? A i tak stąd słyszę. Jak będę musiał na następny odcinek ściszyć? No przecież dobrze mi idzie. To żart? Jak się wkurwia, bo nie unikam. Bullet z szmatą. Wystarczy robić tam samą sekwencję. Jak śmiesz unikać ciosów. Dobra, po prostu się wkurwię, okej? Okay? Mendo jebana zginie. A tu chciałeś zobaczyć moje cierpienie. Gin! Dlatego już nie unikniesz. Ja nie mogę się ruszyć. Co ty mordę? Ja przyszedłem na grę. Pozdrawiam Ricky! Magiczny płomień. Toriel! Ona wszystko zna z tej gry. Tak w ogóle. Pozdrawiam Elevena. Co za frajer, jak śmiał torturować jaką biedną istotkę? Okropne stworzenie. Jak śmiał torturować tak, biednie, małą istotkę? Niewinne, młode. Istotkę. Tak. A, nie przejmuj się. Mogę cię. Nie obawiaj się, moje dziecko. Jestem Toriel, strażniczka tych ruin. Powiedzmy. Coś tam. Spodziewałam się, że dzisiaj ktoś to mówi. Przeszłem przez to. Przeszłam, to jest ona. Każdego dnia, by zobaczyć. Czy ktoś już spadł? Nie spadł. No. Bo pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy mam tu człowieka. Chodźmy. Zobaczę cię. Prowadzę cię przez katakumbę. Za mną. Idziemy tam. Właściwie. Chodź. Ten... Kurwa, nie to będzie. Tak duża to jest jara. To jest safe. Dobrze. Cień, który rzuca ruiny, napełnia się determinacją. Serio, to wszystko jest determinacją. Tutaj się zapisuję. I uzupełniają się mapsy. Tutaj się zapisuję. Fajna gierka. Witaj w moim swoim nowym. Na razie nie narzekam. Jest tutaj dużo zagadek. Pozwalających. Dostawajcie w danym czasie. Ruiny są pełne. Starożytne. Starożytne. Kogoś tam. Musisz ja rozwiązać, żeby wejść spokojnie po coś takiego. Proszę. Nie masz jakoś. Mam myśleć w wolnym tłumaczeniu, żeby nie wpierdolić. Na tym terenie. A tu jest to tak. Tylko strach. Nie, tylko... Tylko brak strachu. Sprawi, że rozwiążesz to, a głupie jest. Progres! Przejść... Dalej. Musisz kliknąć kilka przycisków. Ale nie przejmuj się, zaznaczyłem je na ciebie. Tak wiedziałam, co ona powie. Ja coś czuję, że ty niektóre dialogi Elevena zapamiętałaś. Tak. Lubię Elevena. Kolejna zdrada Skorpia. Świetnie. Możemy iść dalej. Świetnie sobie poradziłeś. Jestem jak na pierwszy raz? Jestem z ciebie dumny. No. Dobrze. Little one? Jak na pierwszy raz? No. Możemy iść do następnego pokoju. Ludzie... Jako człowiek żyjący... Nie, ludzie niezbyt lubią... Nie, ludzie... Świecie. Nie, ludzie underground, czyli w tym miejscu. Po prostu są atakowani przez potwory. Potwory mogą cię zaatakować. Będą. Mogą. Ej, tak. Musisz się przygotować do tej sytuacji. Musisz się przygotować na to. Właśnie to powiedziałam. No. Ale tak niepewnie. Dlaczego nie potwierdzisz na tej kukle? Jeśli potwór cię zaatakuje, wejdziesz z nim w walkę.
Ale możesz też używać przyjacielskich konwersacji. Czyli gadać. Może to pomoże rozwiążesz konflikty z Pitonem. I słuchajcie, teraz jest taka sprawa. No bo ten, można tu się napieprzać. Można gadać. No tu są przedmioty, a merc to... Litość. Nie, tak, tutaj jest litość, ewentualnie spierdol. Tak. Słuchajcie, albo możemy iść jakimś jak ścieżka patrioty, czyli nikogo nie zabijemy, albo ścieżką wszystkich zabijemy. I tutaj się pojawia taki mały... Będziemy się trochę kłócić. Ale ja wolałabym mieć ścieżką mordercy, nie ukrywam. A może lepiej rozwiążmy to dyplomatycznie? Dobrze, akt, dami, talk. Porozmawiaj? Tak. Próbujesz porozmawiać, ale nie jest zbyt rozmowy. Toriel! Wydaje się być szczęśliwy. Szczęśliwy! Wygrałeś! Otrzymujesz 0 expa za robot. Widzisz? Ach! Korzystnie! Ach! Ale tutaj można się cię przydaje. Dobra bardzo robota. Dobrze. Bardzo dobrze. Tam są inne... Puzzle. ...pokoju. Chodźmy. Czy się wyłączyłem? Co? Sorry, nie, na propsie statystyki są. W każdej grze musi coś być. Na rzeczy. Uwaga! O, wykrzyknik. Frogit atakuje! Akt! Jak w Metal Gear Solid. Komplement! Mój... Nie, Frogit nie zrozumiał. Co powiedziałaś? Ale wydaje się zadowolonego. Patrzcie, to spojrzenie Toriel jak Stalker. Co nie? Wygrałeś. No. Kolce. To jest są kolejna zagadka, ale... Czy możesz chwycić mnie za rękę na momencie? No co? Jakie zaczupiste. Taka Harry Potter. Wierzcie tak w ogóle ta ścieżka, którą bierzecie, co dziś to nie znają, bo chociaż... Ja już znam. Z najlepsza gra na świecie, tak jak na niektóre zagadki mogą być zbyt trudne, jak na początek znaczy. Niebezpieczne. Wybacz, ale muszę ci tu zostawić. Nie wiem. Teraz właśnie to było, co powiedziałeś wcześniej. Kazał jej wybaczyć, bo musi... To jest ona! No to powiedział K. To ona, to ona, ta druga, ona to też jest ona. Czy wy zrozumieliście, co powiedział, bo ja nie? Ta druga, ona to jest też ona, to jest skorpion gdzieś, to jest normal, nie wiem. Ta koza, że to tak ujmę, czyli ta, co prowadzi, to ona, a my jesteśmy nią zarazem. Dobra. Możemy sobie